Ale aż tak to ja nie. Aż tak nie. Ja mam co robić. Aż tak mi się nie nudzi, żeby iść na DVD. Byłem przed chwilą na DVD. Dokończyłem na Freddym. Co dokończyłem na Freddym? Daily dokończyłem na Freddym. Bo prędzej tam miałem cztery razy, mieli wejść w tą kałużę krwi, nie? Te senne pułapki, a weszli trzy razy, to jeszcze raz musieli. O, działa, kurde. No, także dokończyłem to, zagrałem jeden mecz na Zarinie i teraz stwierdziłem, że sobie chyba pogram w Reda, bo mi się nudzi. Z Maszą mieliśmy grać, ale Masza zmęczona wróciła z pracy, bo ona wczoraj była na 18 i wróciła późno, a dzisiaj do pracy jeszcze na rano. Także niech ona sobie poleży i podpoczywa. Jakbyś ją zobaczył w DBD online, to nie ona gra, tylko jej brat na killerze. Więc żebyś sobie nie pomyślał, że ona gra, nie? No i stwierdziłem, że skoro ona sobie odpoczywa, to ja sobie pogram w Reda. Tak, o. No właśnie, Discord, jeśli chodzi o te powiadomienia, to Discord jest dużo lepszy od Twitcha, nie? Bo ja nie dostaję w ogóle, nie? O 17 planowałeś w coś zagrać? Ale mamy 19. Zaraz. A w ogóle, to nie wiem, czy zauważyłeś, bo dodałem integrację... Aha. Dodałem integrację z Twitchem, nie? Na Discordzie i tam automatycznie subskrybujący dostaje opcję subskrybujący, znaczy rangę, nie? Cześć, Gosi. Ale tobie nie dało subskrybującego, bez sensu, kurde. I niby ten, subskrybujesz, nie? Ja myślałem na początku, że to tylko są na te na suby płatne, ale Kacper i Szaman dali z Prima i oni mają rangę suba, a ty nie masz. I to jest pojebane, nie wiem jak to naprawić. Dzisiaj odświeżałem, żeby jeszcze raz tam, bo to sprawdza 124 godziny. I nie dodało cię do suba, nie? Pokazuje mi, że jest trzech subskrybujących, ale liczy też mnie, nie? Bo ja mam dożywotniego suba. I nie wiem, może przy następnym dopiero miesiącu to weźmiecie pod uwagę. Chociaż nie powinno. Nie wiem. Ja na twoim miejscu bym pisał do Legiona reklamację, ale nie wiem, czy on to uwzględni, nie? Bo tak nie może być. Mam streama, bo stwierdziłem, że nie mam co robić. Bo Masza zmęczona jest, więc nie gramy w nic tam. No, pieniądze za las właśnie oddawaj, nie? Gosi! Sprawa załatwiona. Sprawa załatwiona. Wiesz, o czym mówię, nie? Nie było cię. Nie było cię na Hogwardzie, to byś wiedziała, byś widziała. Tak, tam wszystko już wszystko jest tak, jak być powinno. Czekamy jeszcze tylko, aż się urodzi Vantix, no bo urodziła się dziewczynka. Ale tam to, o co omawialiśmy, jest już załatwione. Aha, jest młode. Zaraz ci napiszę, jak się nazywa młode. Chwila. Na Messengerze ci napisałem.
Dobra, jedziemy po misję. Ja też chcę wiedzieć, jak się nazywa. Ty nic nie będziesz wiedział, ty się dowiesz w trakcie. A bo dobra, powiem ci, bo tak, bo postanowiliśmy przez to, że nie wrzuciłeś zrzutu ekranu obiecanego na Discorda z Red Dead Redemption, stwierdziliśmy, że nie zasługujesz na Gosi i już nie jesteś pufkiem w grze z Gosi, już nie będziecie mieli więcej dzieci. Gosi ma tam kogo innego, a ty zostałeś przeniesiony na inne zwierzątko, na tą przebrzydłą ropuchę na bagnach. I ty jesteś ropuchem, a ropuchę, twoją partnerkę, nazwaliśmy Magda Gessler i urodziła wam się mała żabka, która jest nazwana ekspasztetowa. No. Było wysłać zrzut ekranu. Obiecałeś, nie wysłałeś, unfollow. To kurde, jest kara. A żeby jeszcze bardziej cię wkurzyć, to tym hipogryfem, którym chciałeś być, bo się okazało, że dzieci hipogryfa można zmieniać nazwę, to będzie Vantix, a ty nie będziesz. Ty jesteś na bagnach, jesteś żabą i żyjesz z Magdą Gessler i robisz pasztety. Zajebiście, nie? Ja wiedziałem, że Gosi będzie tym zachwycona, a ty trochę mniej. No ale nie można mieć wszystkiego, no. Wychodzę. Dobra, to tylko tam drzwi zamknij za sobą, nie? Żeby nie wiało. Oho, chyba niedźwiedź gryzli chyba mnie goni. Co? Był tam. Coś tak słyszałem, że się wydarło. Brunatny by przede mną uciekał. Nie no, zostań, no żabki też są pożyteczne. Muchy zjadają. Nie ma wtedy tego robactwa tyle na świecie. Też jesteś przydatny. No, że brzydki, no to co ja poradzę, no. Hello. No tak wyszło, no. Wyszedł już, bo nie wiem, czy loterię na 100 tysięcy wafli odpalić. Poszedł? Czekaj, Gosi, bo ja w ten, to sobie tam zaraz. Chyba nie wiem, nie wiem, ja odpisuję masz. Nie wierzę. I wygrałaś? Bo nikt nie dołączył. Dobra, jadę. Już chyba dużo misji nie zostało. Znaczy... Jeszcze nas sporo czeka w tej grze, ale na Arturze już dużo misji nie zostało. To już są jego ostatnie dni, chyba. Niestety.
Lecz, on do mnie mówił? Nie wiem, czy mam się tam wrócić do niego. Chyba nie. Pewnie znowu jakiś zwierz go zaatakował. Tam kogoś. No jak to kto? No ja, nie? Goddamn place full of people bickering, fighting, and lying. It makes me real sad. I know. I need someone to ride with me. Do what? Finish off them O'Driscolls. I hear the last of them is holed up at Hanging Dog Ranch. I don't have it in me no more. I saw Colm swing. I just don't care. I was a married woman. You know what they did to me, and to my husband? You're the only one. Piotrek w jaką gierkę gra? Witchcraft. On marihuanę tam, kurde, uprawia? Pomóż Sadie? No jak, no pewnie, że jej pomożemy. Sadie od razu. Nawet nie muszę się zastanawiać. I'll tell you what. I'll do it. But there's something you could help me with. Sure. You? Me and John. This whole thing is pretty much done, but Dutch still has our money hidden away, so... But how do you mean? When the time comes, just be ready. What do you mean? I mean, if we can get out of here with money, you and me, we ain't... We're more ghosts than people. And none of that loyalty matters. Jesus. Okay, I'm with you. Well, then you got yourself a gun. What's left of one? Thank you, Arthur. You want to ride with me now, or meet me up at Hanging Dog Ranch when you can? Jedziemy, kurde. Gdzie tam z tyłu, normalnie. Thanks, Arthur. Ramię w ramię. Okay, come on. Co, Gosi, oglądałaś kolejny odcinek The Last of Us? Czy dalej jesteś na siódmym? Na siódmym pisałaś, nie? Bo ja jestem na siódmym teraz. Chyba jeszcze dwa zostały, nie? Bo tam jest chyba 9 odcinków. No, to ja też. To nadrobiłem. Ale powiem ci, że tak, kurde... No nie wiem, to dopiero jest pierwszy sezon, nie? Ale tak długo się rozkręca, nie? Czekaj, 7 odcinków, a jest 8 odcinków, czyli to jeszcze jeden został. Na razie, nie? Tak, kurde, no, dupy nie urywa, nie? Właśnie to samo chciałem mówić, tak? To jest wielki ranch, run down, lots of folk there, but spread pretty thin. I'll set it off and then we'll take it from there. Take it from there. Okay. Mam nadzieję, że mam rewolwer z samonapinaniem. No, a nie ten, kurde, zużyty. No real plan then. Oh, I got a plan. Now come on. I know that woman. She was with Dutch. Mi to się podobał, nie pamiętam tytułu, ale kurde, oglądałem go na Netflixie. O wampirach taki. Tam było tylko... Tam nie było dużo sezonów, ale tam od samego początku już się działo, nie? To było bardziej coś jak... Właśnie, kurde, nie pamiętam, ale musiałbym zobaczyć. Głównie chodziło o to, że samolot wylądował i...
I od tego się zaczęło. Wirus jakiś tam był niby, nie? Na początku jako wirus, potem to się okazało, że wampiry. Ale fajne. I... Kojarzysz może? Bo ja nie pamiętam tytułu właśnie. Ale... No... No taki nowszy chyba, nie? I cię kurde ta większa loteria ominęła. No. Co jest? Ktoś zginął? Czy ja ją opuściłem ją? Sadie nie żyje? Jak nie żyje? Kurde. Dobra. Słabo ją osłaniałem, albo dlatego, że ja tu poszedłem. To jeszcze raz. Pyk. Tak na luzie sobie wszedłem. Ona tam spaliła kogoś. Ups. Co ups? A ten tam przeżył. Albo dobra, już nieważne. Nie przeżył. Kurde, akurat tak się ustawiłem, że mi jakaś deska zasłaniała, żeby go zabić. Czekaj, koleżanko, pomogę. Ale się schował! Ja potem ci tytuł podam. Tego tych wampirów. Coś z wirusem, tylko teraz nie pamiętam. A w ogóle, a jeszcze jeden też oglądałem, fajny. Ale to na kino. O, też o samolocie. Którzy się, ten, część pasażerów sobie poleciała innym lotem, bo jej tam obiecali, że jakieś tam pieniądze dostaną, nie? I się porozdzielali i polecieli innym samolotem. Okazało się, że wylądowali normalnie, nie? Tam były jakieś turbulencje. Wylądowali. Tylko najlepsze jest to, że 5 lat później. Jak wylądowali na lotnisku, to się okazało, że już jest 5 lat później, nie? I no i cała ta, wiesz, wszyscy rodziny i tak dalej, i te kurde służby, które na początku pilnowały, ten, szukały tego zaginionego samolotu, to już uznały wszystkich za martwych, no bo wiadomo, jak można lecieć samolotem 5 lat, nie? Bez tankowania gdziekolwiek, bez lądowania gdziekolwiek. I też mi się podobał. Dobra, teraz mam, a ja dopiero teraz mam sprawdzić, a ja tu się wyrwałem prędzej. Lewa. Przez dechy przestrzelę. Przestrzelę przez dechy? Powinienem móc. Nie, nie, właśnie, bo on tam jest, on tylko czeka. A
A wampiry, wampiry oglądałem na Netflixie. A ten o tym samolocie z tym przeniesieniem w czasie na tym, na Ekino. Czemu nie mówią? Zemsta. Dobra, to była piękna twarz na miniaturkę. Strona wizjer. Dobra, zobaczę. Ja mam teraz z Prime'a mogę oglądać filmy i seriale, nie? Bo na te z Amazona na Prime'ie mam, ale mi się nie chce. Kiedyś z ciekawości tak tylko przeglądałem, co tam mają. No mają tam jakieś, nie? Ale... Ja zawsze zapomnę, że mam Prime'a i jak wieczorem chcę coś obejrzeć, to i tak idę na Ekino szukać horroru jakiegoś, nie? They turned me into a monster, Arthur. But my memories of him, they still pure. I ain't even got that. You know, you're a confusing man, but you might just be the best friend I got, Arthur. I know the company you keep. The competition ain't too fierce. We should get away from her. Badam sobie dzisiaj może. W sumie na dzisiaj mam ten jeden jeszcze odcinek, obejrzę The Last of Us. Ale na stronę tamtą wejdę, bo jak będzie jakiś horror, może fajny, którego nie widziałem, to oprócz tego serialu obejrzę sobie jeszcze film. No i tak właśnie się kończą misje z Mrs. Adler. To mi się podoba. Wszędzie trupy. Tu coś płonie. Teraz jedziemy do Charles. Tak, Charles, no. Został Charles. Te krzyżyki, trupy, fajnie na bozgrane z daleka tak. To zrobimy tak, włączymy sobie kamerę filmową. To mi się podoba. Kamera filmowa i teraz tylko shiftem i kontrolem mogę sobie kontrolować tempo, ale on dojedzie tam, gdzie mu zaznaczę. Spoko opcja, jak ktoś na przykład ma obiad, a gdzieś musi dotrzeć. To sobie może coś zjeść, albo coś zrobić. Jak skończy, to akurat postać dojedzie.
Głodnego maszkolenia. Koleś, odejdź ode mnie. Co, on będzie jechał za mną? Ja pierdzielę, zaraz go odstrzelę. Ignoruj mnie. Spadaj, koleś, nie mam czasu. Się przyczepił. Dobra, kamera filmowa była na czas picia kawy. Kawa się skończyła. Udało ci się zrobić te wszystkie misje z 6 epizodu. Byłoby spoko. Dzwonka zmęczona już. Trzeba jej dać. Szukasz? Czekaj, kurde. W historii niestety nie znajdę. No, w historii nie znajdę. Bo ja już do tego Netflixa tam, co miałem konto, to nie mam dostępu. Bo to były maszy. To było maszy konto. A ona teraz ma jakieś tam inne. Na jedną osobę tylko. Więc mi nie robiła profilu. W historii przeglądarki też nie sprawdzę. Bo... No bo miałem format, nie? Ale ja ci wygoogluję. Tu będzie cutscenka, to ja zaraz ci wygoogluję. Może mi się uda. No dawaj. Zaczynaj tą misję. The chief, he's a... Aha, bo ja muszę go, tam muszę iść. Maybe you could speak to him? Yes, yes. Why, okay. He's in. Nie mogliście dać cutscenki, kurde, na tą rozmowę, bo ja muszę znaleźć wampiry. No, ja mam iść do namiotu teraz. Na Blanta. Dowodza. O, jest cutscenka, dobra. To tak. Hello? Come in. Mr. Morgan. I'm so glad you could make it. How are you? My son. My son is foolish, but he's still my son. I know your son. A little. He's very brave. Very angry.
He's me. How is your father? He's dead a long time. He lived a lot longer than was good for any of us. My son probably wishes the same to me. I doubt that. I want peace. Coś tu widziałem, I need my people to be safe. Pamiętniki all my vampirów, life to nie? I've tried to bring melodramat chyba. But I love my son. They'll hang him for treason. Treason. Wirus. He is the chief son of a proud nation. How could he commit treason? People who have lied to my people for 100 years or more. That's zaraza w Nowym Jorku. What should I do? I don't think there's much chance reasoning with Colonel Favors. No. Seria rozpoczyna się od lądowania samolotu na nowojorskim lotnisku, ale załoga nie odpowiada. Na pokład wchodzą epidemiolodzy, którzy odkrywają, iż tylko czwórka pasażerów przeżyła. Ponadto w samolocie była trumna z prastarym wampirem, który ze wsparciem sługusów chce zarazić wszystkich ludzi wampirzym pasożytem. I ain't got much to lose, and you got. I'm doing this. Charles, where are you? Come on. Just foul. We need to get his son back, of course. I just ain't sure how. I've been working on that. I think there's a way. I u otwarte. I z kropką. Raczej. Jedziemy, Iwonka. So, I've been scouting the fort. The army are patrolling. Skoro jedziemy tak wolno, to Iwonkę wyszczotkujemy. Teraz dopiero czwarty poziom więzi? Ja nie miałem na Iwonce czwartego poziomu więzi? Tyle już razem jeździmy na misje różne i to nie był maksymalny poziom? Canoes down river, in case we need another way out of there. Okay, good. You know, this wouldn't have happened if it wasn't for Dutch. Yeah, but we all went along with it. He saw Eagle Flies burned hot, and he fanned the flames. He never had any intention of helping those people. At this point, I ain't sure if he's got any intention of even getting us out of here. He could be stringing everyone along, but he's holding all the money. Ain't that crazy? Na Disney Plus? Ale ja nie. There's rain on the wind. A może nie ma już na Netflixie, bo ja oglądałem na Netflixie. Chyba. Bo ja nie mam Disney Plus. I nigdy nie miałem. W sumie, co to jest Disney Plus? To jest platforma też taka? Z filmami? Ja nawet nie wiem. A, jak Netflix. A, tu ja pierwsze słyszę. Coś takiego jest. Ten most dzisiaj wysadziłem. Tam jest moja robota. No way. You were lucky. Sure don't feel like that. You still have time to make amends. The others, Hosea, Lenny, Sean, all them, they didn't. And what about the Calendar boys? Both killed trying to escape Blackwater? Mm-hmm. More vicious pair of bastards than ever was. And that's all they ever were and will be. Ja rzadko oglądam seriale, ale właśnie oglądałem to. You're lucky. Całe obejrzałem. Oglądałem właśnie ten o tym samolocie z tym podróżą w czasie.
The Walking Dead oglądałem, ale w końcu przestałem, bo ile można, nie? Za długo się to ciągnie wszystko, moim zdaniem. Tak samo Wikingowie. Jak już Ragnara zabili, to już potem mi się nie chciało. Już takie smenty się zaczęły później. Breaking Bad obejrzałem cały. I teraz, nie wiem, no i teraz oglądam The Last of Us. Ale jeśli w drugim sezonie się nie rozkręci, tylko będzie tak, będą takie flaki z olejem jak w pierwszym, to pewnie nie będę oglądał dalej. Na razie nie mam nic innego na oku. I mi się nudziło ostatnio. Znaczy nudziło. Źle się czułem. Nie czułem się na siłach, żeby siedzieć przy komputerze, to sobie leżałem i oglądałem. This isn't gonna be nice. There it is. Fort Wallace. Ja może bym też wziął jakiś łuk, chociaż ja nie umiem z łuku, ale... Pewnie mamy zrobić misję po cichu. Dobrze, że mam dynamit. Może jeszcze mi się uda wziąć łuk. Będzie głośno. No właśnie... Jest szansa. Charles, poczekaj. Mówię poczekaj, bo zepsujesz. Ty nie umiesz na cicho robić misji. Ja jestem mistrzem. Mam nadzieję, że mam łuk na koniu. Jak się okaże, że nie mam. Mam. To tak, strzelba tłokowa i czterotaktowy. Bierzemy łuk. Co jest? Nie, serio? Przecież łuk wisi. No, jest łuk. Ale nie mogę go zabrać. Nie mogę go wybrać. Czemu nie mogę wybrać łuku? Bez jaj. Strzelba tłokowa i czterotaktowy. No. Nie mogę. Chyba misja mi nie pozwala. Bez sensu. No dobra, trudno. Chciał, nie chciał, będzie za dyma. Mam noże do rzucania i toporek, jakby co. So, you were saying? Trze, mordę do niego. Przecież by ich słyszeli tu. Chociaż deszcz pada, to trochę może tłumi, ale... On ma łuk, może on będzie po cichu zabijał. No co? No wyjmij ten nóż. Widzisz? Było po cichu. Na razie. Gdzie tego masz? Ja go nie widzę. Kurde. Dzień się robi. A nie, to jest noc, ale tu tak jasno się zrobiło. He's moving. Come on. Wyjątkowo się udało. Gdzie to? Czysty skill. Nie ma mowy o szczęściu. Wait. Shh, wait.
One in the tower, one on the ground. No, ja nie sięgnę tego na ten. Arthur. Okay, come on. Round the back. Widziałaś? A ja chyba mogę odzyskiwać te noże z nich. Tak, mogę. To z tamtego też mogłem odzyskać, ale dobra, olać. No poczekaj, no co? Bo wykraczesz. A to przez niego, bo głośno tą kotwicę rzucił. Ile ich tu jest? O ja pierdziele, to mi noży zabraknie. Ciekawe, czy ktoś był takim hardkorem i z jednym nożem to przeszedł. Zabijał, odzyskiwał nóż i zabijał kolejnego i tak. Z łukiem by było łatwiej. Dasz radę się go pozbyć? Ja? W życiu. Prowadź. Czekaj, nóż co odzyskam, nie? Dało mi się. Tego też mogę zabić. Tak. A Artur... Mam łuk! Skąd ja mam łuk? On mi dał? Nie wiem skąd mam ten łuk, ale... Patrz, teraz nie mam jednej broni. Mojej, nie? No mam łuk. Nie wiem skąd. Iwona mi przyniosła, stwierdziła, że... A tam jest gość. Nie wiem jak jest anulować strzał, ale... Chciałem tamtego zabić. I've got this one. Cells should be just down this way. Tego jakbyśmy zdjęli, zawsze jeden więcej. Czekaj, 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 bo tu coś jest. Aha, no amunicja. A ty czekasz, nie? Aż mi się noga powinie. Ja wiem, że ty czekasz. Ścina ci? Odśwież, bo u mnie normalnie idzie. Pomacham, zobaczę na podglądzie u siebie. No, u mnie nie ścina. Try to put an arrow into the lantern above that stack of wood over there. Którą lampę? You should have a clear shot from the walkway up there. Czekaj, czekaj, chłopie, o czym ty w ogóle do mnie mówisz? Wejdź na wieżę, no to to wiem. Na wieżę wejdę, ale w jaką lampę ja mam strzelić? Ale tego mogę zabić jeszcze chyba. Jednego. Iść na kładkę. Tego mogę zabić, niech on śpi. Tam idzie gość jeszcze. Zobaczy mnie? Chyba nie. Jakby się zatrzymał... No i bez sensu, nie? O! Ale to było głupie. To było głupie. Przecież zabiłem gościa, nikt nic nie wiedział. Dodaj mi zgona.
Chociaż nie, wykryto mnie, ale mnie nie zabito. Dobra, ale to było bez sensu, bo nie zrobiłem tak, jak Rockstar sobie wymyślił znowu, nie? Zabiłem gościa, nikt nic nie wiedział. Ale że ja miałem strzelić w lampę, a nie zabić gościa, to raptem wszyscy mnie usłyszeli, nie? Poprzednich strzałów nikt nie słyszał, a ten akurat usłyszeli, a był tak samo czysty jak poprzednie, nie? Czemu ten dostaje w łeb i nikt nie słyszy, ani nie widzi, a tamtego w cieniu już tak. Strzel w lampę i narób hałasu. Czekaj, ja zamknę drzwi, bo zobaczą nas. Drzwi się zablokowały. O, teraz się same zamknęły. Dobra, okej. Okay. Mam klucze. Chyba bez zadymy się i tak nie obejdzie, bo raczej nie wyjdziemy stąd. Tak o, po prostu. No, już jakieś syreny, trąby. O, od razu strzelenia. Ale jestem dumny z siebie, bo dotarliśmy do niego po cichu. Nic nie widzę, kurde. Efekty w tej grze są tak zajebiste, że czasami przeszkadzają. Te światła, wszystko wpływa tak na widoczność. Więcej, no przecież to jest fort. Nie zrobiliśmy napadu komuś na działkę. Zniszczą ogrodzenie. Czy może tak? Co z działem? Może i działem, no. Let's go!
jedziemy. Wypadł stąd już. Let's go, quick. I've got some canoes set up in the river down here. Yeah. Shit. We got company behind us. No. More of them coming from the road on the left. Chyba się wkurzyli. Do something. No przecież cały czas coś robię. On się schował. Oni mają, kurde, oni mają lepiej. Bo u nich jeden może strzelać. W sumie nie wiem, czy nie lepiej było, jak ja bym wsiadł do nich i oni by płynęli, a ja bym strzelał, bo teraz nikt do nich nie strzela. Tylko obrywamy, nie? Artur P. Ja pierdzielę. Chyba źle zrobiłem, że płynę sam. Teraz mi zabiją. Dobrze, że miałem dużo lekarstw, ale to nie tak chyba miało wyglądać. Ja mogłem strzelać do nich? Mogłem, ale wtedy nie płynę. To nie, to do dupy. No w końcu strzelił tam ktoś. Z tej łódki. Come on. You okay, Arthur? Yeah, I'm right as rain. How are you? I'll be fine in a day or so. I heal fast. Colonel Favors won't be too happy with your rescue. I guess not. Yeah, there's gonna be a lot more trouble. My father, even he may have to fight. We won't win. No big fight with them. Shouldn't y'all just run away? Where would we go? I don't know. My friend, let me take you back to your father. Thank you. No mention. Yeah. Artur, wstawaj. Nic się nie jest. To nie jest w ogóle mój koń. To nie jest Iwonka. Tak mi coś nie pasowało, że... Nie to siodło. No, jakiś Morgan. Nie chcę jakiegoś Morgana. To jest Iwonka, a nie. Właśnie, nie?
Dobra. Next. Uratowaliśmy go. Jedziemy do... Tu jest Dutch. Dutch chyba planuje jeszcze, bo... Dutch planuje jakiś jeszcze skok. On zawsze planuje jakiś skok. Co to ma być? No pewnie, że tak. Nie no, Iwonka się na szczęście znalazła. Tylko, że ja dałem tamtemu zastrzyk. Kurde, mogłem Iwonce go dać. Dałem tamtemu. Ale dobra, niech ma. No właśnie. Kurde, może i miętuska chociaż dam. Na zgodę. Masz Iwona. Walnij se, kurde, miętusa. Czy my jesteśmy w Valentine? Tak, my jesteśmy w Valentine. Tu też nas nie lubią. Wszędzie nas nie lubią. A tu jest stajnia i tu Lucia jest, nie? V2. Ja tak myślę, że jak skończymy serię, Arturowi w ogóle jest zimno. Czy ja mam tu jakieś ubrania? Na lato, na zimę. Zapisany własny strój. Ten będzie lepszy. Tak sobie myślę, że jak skończymy już Red Dead Redemption, to jej się wtedy powie, o co chodziło z Lucią. Nie prędzej. Do samego końca. Ale będzie wyzywać. Ale ja pomagam tylko... My leg! It hurts so bad! Whoa, please, I'm hurt here! What's wrong with you? Już... Boli jeszcze noga? Nie, już nie boli. Ja powinienem być medykiem. Ile ja ludzi już wyleczyłem z bólu, już ich nic nie boli. W tej grze. Też grzywna, ale ty wszędzie po $20 tylko. Tyle co nic. Jak daleko w ogóle mamy jeszcze do... To Saint-Denis chyba? Nie, w Annesburgu. Do Annesburga niedaleko.
brudne miasto. Przemysłowe. Rzeka tak zasyfiona, że tam ryby to nie ma żadnej chyba. Ale i tak wolę Annesburg niż Tumbleweed. Tam jest zaraza. Tam jest zaraza. Tam jest dół wykopany i leżą zwłoki. To chyba wolę Annesburg. Jest obóz. Zdać się w obozie, czy... A on jest w obozie. Aha, bo my jesteśmy koło Annesburga w sumie, no tak. No, tutaj, tu jest syf, nie? Ale nie ma tego nawet na mapie. Ale tu... Tu jest dopiero tragedia, nie? Czy to nawet... Czekaj, tu jest Strawberry. Nawet tu. Tam jest dopiero przerąbane. Tam dżuma czy coś, kurde, nie, czy jakieś inne bodziewie. Już nie pamiętam. Już nie pamiętam dokładnie, ale zaraza tam jest. Nie polecam. We need guns for what's coming. Cleet and Joe know how to fight. Pizza przesiadła? O kurde. A ja w sumie jeszcze tabletek nie brałem. What is happening to us? What's happening to you? You show him some respect. Excuse me. Mr. Vanderlyn, Mr. Morgan, Charles. They try to kill my tabletki muszę na pewno też wziąć, ale to później. Today we ride once more. Zaraz. Ride with me. Ride with us. Często biorę o 21, jak piję piwo, to biorę o 21 i jest okej. My son. Ropa. My last son. Teraz. Don't. Będzie zadyma. When I was your age, I fought. I saw death. I killed. The men I knew were slain. My firstborn, your brother. Had his head smashed by a drunken soldier. My wife had her throat slit. I made peace. I knew not to trust. Yet I had dobra, no idę. Maybe you were right. Maybe ta misja i jeszcze dwie chyba i koniec misji z Arturem. Zaraz będę w takim razie. Maybe a world in which they came to us is a world that we cannot endure. But endure we must. Father, you are tired. Do not die for pride, my son. We have suffered too much in this trick. The earth, the water, they have no pride. They endure, and we must endure. My only boy, my precious boy, do not mistake my strength for weakness. As your chief, I implore you. Your words mean nothing to me, father. Don't. Ride with me! Now! Stop. Please. Akurat zdążyłem. Please, Mr. Morgan. After you helped me after we spoke, this is just a trap. My son, my people will all die. You help this fellow, Arthur? Please. What of it? What else you been doing behind Dutch's back? What? The wars are over. We have lost. These young men will be annihilated.
Please. I'll see what I can do. Charles, who else will come with me? Oh, I'll ride, Arthur. Who knows what other secrets I'll learn about? Who else? I will. And me. Me too. Oh, and me. I guess. All right. Let's ride out. Tak? A może ten, temperatury? Czy nie? Nie przegrzewa się? Dobra, trzeba się przygotować. Taka broń i taka. They've taken everything from these people. Wouldn't you want to fight back? You've handed them a death sentence. Just like John, if we hadn't got him out of that prison. Hey, show some goddamn respect. You'll know when I ain't showing respect, Bill. I had a plan. I still have a plan. What plan? What goddamn plan, Dutch? Tahiti? Timbuktu! That's enough! What's wrong with you all? What happened to loyalty? Yeah, what did? Thank you, Javier, Bill. Right now, it doesn't matter how we got here. These men need our help. I have a plan. This is the plan. So either stick with me or cut loose. Nie, na kino. Because I am tired na kino. Of this constant descent. Long tired of it. Come on. Ja nawet nie wiem, czy mam HBO. Chyba mam. Ja nie oglądam telewizji. To nie wiem, co tam mam za kanały satelitarne. Jakieś tam coś tam mam, nie? HBO chyba jest akurat. Ale mi się nie, ja wolę tutaj na tym, nie? Na kompie. Mi się nie chce na telewizorze. Siebie, kurde. W moim tym w biurze. Tu się walnę, tu wiesz, tutaj nikt nie tu mi nikt nie przeszkadza, nie? Bo tam to zawsze ktoś przyjdzie, nie? To młody, to młoda zajrzy tam po coś. Tam już płonie coś, już się dzieje. It's a massacre. We gotta help these men. Can anyone see eagle flies? There, going across the walkway. Patrz, czwarta. Got what you wanted, Dutch. You coming, Arthur? I'm gonna try and save him. This fight is unwinnable. If you go and distract them and let me get to him. Have it your way. The rest of you ride with me. Let's meet up at the factory. Let's ride! Yeah! Go with him, try and help Żeby tylko Artur podołał, bo on może za nie móc z tą swoją chorobą. W trakcie. Jak się zacznie w nieodpowiednim momencie się zacznie dusić, to kurde słabo. Tak, schodzimy z koni, nie może być tak, że Iwonkę coś postrzeli. W dupę dostał, ale jak... Nie. V2. Iwonki się nie da podrobić. Lusie? Lusie tak, ale Iwonki się nie da podrobić. How many are you gonna take?
Mogłem wziąć jednak tą snajperkę, ale... Zamiast strzelby. Tam jest jeszcze gościu u góry. Zabity na wieży, już, spokojnie, Sadie. Maszka w dupsko! Nie w dupę, nie w tyłek. W dupsko! Arthur! Get up! Thank you! All of you! We need to go! Where are my men? Where are my men? We saw some fighting by the factory. That's where Dutch is gone! Let's go! Quick! Any men we see, we must save them! Let's find the others. We need to get in the factory now. Where's Colonel Davis? Send him out here. You're goddamn ready to follow him. Kill him, sons of bitches. You bastards. Jego noga spadła tu na dół. A, nie ma już. Dostał poślady, tak jak chciałaś. O ty, Mike. Jest ich więcej. O kurde, chować się. Też się nie pierdzielą. Do czego ty jeszcze strzelasz? Tam jeszcze jest też. To jest Sadie. Tak jakbym strzelił normalnie, to ten Indianin też by dostał z takiej broni, z takiego bliska.
Iwonka, uciekaj stąd! Kurde, tu jest wojna! Co ty zrobisz? Egzekucja. Come here, Arthur. So good of you to join us. Hello, son. Hey. Saved your life. You did. You're quite the hero, Arthur, ain't you? Just a regular good guy, same as always. What is it with you, Arthur? What is it? I don't get you. I don't get you no more. Oh, the doubting. The doubting. Come on, get him out of here. All of you. Come on, let's go finish things. Finish what? The doubts. You know why I wanted them to attack this place? I have no idea. Javier, you get them and you go. Until I find all my men. I'm not leaving. As you wish. Rest of you, get out of here. I'm staying with you. We're getting our ticket out of here. We need to find the office. It's upstairs, on the other side. I broke in here before to get those papers for Eagle Flies. That's better, Arthur. A little help. Come on, son. What are we looking for? Money, you fool. The money. There's state bonds here. Lots of them. I thought you were paying attention. Old Cornwall had a deal with the state. He was being paid to develop the region. Against the federal government's wishes, as they didn't want problems with the Indians. Anyway, so we get it, and we're done? We're almost free? Yes. If we're right. We've had tough times, the toughest of times. But come on, don't doubt me no more. It's that door at the end on the right. Już tu raz byłem. Wyskakiwałem przez to okno. Przeszukaj. Wziął się tam, wpierdzielił za biurko mi i jak miałem to przeszukać, jak on tu blokuje. No dawaj. I got him. This is it. The state bonds. How much? It's a few thousand dollars worth, maybe more. Oh, we are nearly there, Arthur. We're nearly there. Mr. Morgan, let's go home. Let's get out of here, Arthur. No point loitering here any longer than we need to now, Arthur. I think it's time we got out of here, Arthur, don't you? Fila.
Zara, moment. Dobra. Tylko że Artur już w sumie... No co mu po pieniądzach? On już jest chory, nie? Jemu pieniądze nie pomogą za bardzo. Zdrowia nie kupi, nie? Co? No wiem, że musimy. No wychyl ten swój łeb. Dobra, rewolwery i jedziemy. Wróć do Dutcha, a gdzie on jest? Jak ty się tu przedarł? O kurde! Mordę mi poważyło. Jakbym miał dość problemów. Oho! Patrz, zobacz co on robi, nie? Przecież przez parę mógł strzelić. Zostawił mnie. No właśnie, gdzie twoja pizza? Tak nie może być. Dutch, ty kurde palancie. Zostawił mnie. Come on. We need to go. You ran away. Oh, I didn't know such thing. Don't be a fool. They could be back here any minute. We did it, gentlemen. Well, we got some money. And with the train job. But we got a whole lot of money. Come on. Everything is coming together. Exactly as I planned. I've got to take the boy to his father. As you wish. Usually is nowadays. Sure. Come on. We got to get back to camp and prepare. Let's ride. I'll be back when I can. I'll stay with you. And me, of course. And so will I. No, get out of here. Please. This ain't gonna be nothing nice. Be safe, Arthur. All right, come on. Let's get him to what PG as fast as we can. Hold on, my friend. Our men. We must go back for the bodies. We will. Save your strength. My friend, I'm sorry. About this. About all of... What was I talking about? Oh. My friend! Jak nie w tą stronę? O czym ty mówisz? Charles, co ty gadasz? Not really. All this death, and for what? Just so we can have enough money to be able to run away from what we've done? There used to be some reason to it. Lines that couldn't be crossed. We even helped some folk. Tylko znowu, kurde, Dutch wziął kasę. Palant. The time has come for us to draw our own lines, Arthur. Decide where we go from here. I swear, back there, Dutch just stood and watched.
watched. If it wasn't for Eagle Flies, I'd be... I know. I feel like he's descended into the kind of man he told us never to be. Maybe. He's just become more who he really is. I don't know anymore. I just feel like a fool. That money, those bonds, whatever it is, I don't want a cent. There's too much blood on it. Let's just get this boy to his father. Your friend here, my friend, he's a brave man. Fearless. Always has been. This won't be in vain. We will try to round up more men from the north, wherever we can. Many are ready to fight. No, this is over. For all of us. Peta! Yes. Peta! It's okay, brother. Save your breath. We're not too far. Try to hold on. Smacznego. You'll be with your father soon. Zabierajcie kurde go, bo on jest ranny. Dawać też wasze indiańskie zioła magiczne. Bring him to me. My son. What are they gonna do now? They must move. And fast. I'll stay and help them. Yeah, I'll stay too. No, my friend. You have others who need you. Good people. I'm sorry, but we must pack and move. A ja muszę znaleźć tego kurde gnojka i się z nim rozprawić. O, właśnie tego. Tu już nic nie ma. Czemu tu znacznik postawiłem? No, jeszcze kasiorę zabrał, nie? Drink. No już mu dużo nie zostało.
Rest a minute. Wenn ich besser Englisch könnte. Sie haben uns gerettet, als wir wirklich Hilfe brauchten. Hilfe. Jetzt können wir sie nicht retten. Jak jest Hilfe, to już jest dobrze, to już jest już po chłopie. Jak się Niemcy za to wzięli. Obudziłem się tu, gdzie zmierzałem. Tak przy okazji. Twój przydział zero, no właśnie. Mój przydział zero, nie? Wypieprzaj mi, kurde, bo zaraz. Aha, czyli on wrócił tu, czy on cały czas tu był? Chyba był, dobra. Dobrze, że Iwonka jeszcze ze mną jest. Gdzie jest Iwonka? Iwonka gdzieś, o jest. No. Wjadę pod górę. Niestety. Zobacz, jaki to jest smog. To nie dziwne, że ta woda tutaj jest skażona. Wszędzie mam przesrane, dobra, nie będę nawet chyba z nimi walczył. Jedź! Iwonka, jedź! Rozpędź się. Nie ma sensu. Ściągnę ich do tego, do dacza. Sadie, ona jest też po mojej stronie. John też, ale reszta. What you talking about? Pearson left. Old uncle. Zdrajcy? A ty to co jesteś, kurde? They said young Tilly they were running to save themselves. I think Mary Beth left as well. So it goes. They are goddamn cowards, Arthur. Cowards. Of all the time we spent to run off. Well, I guess they don't want to die, Dutch. Ain't nobody gonna. This is a tough time. And you ain't doing too well. But we. Our community, we will survive. They will not crush us. I hope so. But if we let Jack and the women free, well, then there maybe ain't we no can. Freedom for no one in this country no more, Arthur. One more big score, we got enough money to leave. All this turmoil has the army and Pinkerton spinning. We take a boat and slip away. I don't know what you're saying, Dutch, but it seems like I've heard it all before. Just one more. That's always a goddamn train. Arthur, this is different. We know this is full of cash. Army payroll, money and supplies to repair the bridge that you blew. This is all.
going to plan. We rob Uncle Sam and we leave. The poetry of it all. What do you think? It sounds wonderful. Hell, I ain't got much to lose, but you gotta do what's right and cut some loose. John and his family. I'm afraid I have to insist. I mean, we gotta let him go, because if the Pinkertons come through again, they will kill everyone. John? Mm-hmm. Insist? Chyba. Yeah. W sumie w tamtych czasach zbyt insist. Wielu chorób nie znali, nie? Więc może, może co innego, nie? Of course, pal. A zdiagnozowali gruźlicę, nie? See to it. Huh? Now, are we gonna rob a train? Sure. We will survive. We will flourish. We have work to do, my friends. Let's go. Come on. We are gonna borrow a little money from old Uncle Sam and be out of his hair once and for all. He insists upon it. He insists. Let's ride out, gentlemen. Yeah. Let's go. Yeah. Że on, ja bym z nim nie jechał już. No kurde, wystawił mnie. Grosza nie dostałem za ostatnią tą akcję i on tutaj mydli oczy, kurde. Okay, let's pick up the pace. Train is due in San Denis in an hour. We're robbing a train in the middle of a city? No, it's going to stop there, take on mail and water, let off some boys head home on leave, and then it heads out. Mm-hmm. They know the bridge is gone, Black Lung. There'll be a patrol past Annisburg, waiting down by the river to collect the money. We sneak on quietly, and then we got a short time to stop the train before it reaches the patrol. Także ten live i jeszcze może dwa. Takie po dwie godziny ponad. I mamy koniec Red Dead Redemption. Wtedy zostaje Hogwart, a w miejsce Red Dead Redemption. Chyba nawet wiem, co pogramy kolejnego. Pogramy rudą dziewczynką Ryder. Można by też. Albo... Albo rudą dziewczynką. Ruda dziewczynka? Jaka ruda dziewczynka? Weź dynamit. Aloy się nazywa. Horizon Down. Czy Horizon? Horizon się czyta. Prawidłowo, nie? Horizon Zero Down. Która została przygarnięta, została przez gościa jakiegoś, wychowana. Żyją w świecie, gdzie maszyny opanowały świat. Abigail just told me the money, it's hidden in the caves at Beaver Hollow. What? Yeah, so much for never hiding it near camp. Dutch was getting even sloppier than we thought. Bo akurat mam zainstalowaną tą grę, nie? I ona po prostu, mam ją na dysku i czeka na swoją kolej, więc dlatego ją wybrałem, bo jeśli chodzi o listę gier, które czekają w kolejce, no to jest ich więcej, nie? To akurat ta jest na dysku zainstalowana, gotowa do odpalenia. Tomb Raider w sumie też, bo po tym jak zainstalowałem i sprawdziłem, czy wszystko gra, no to nie wywalałem z dysku jej. Ale że Tomb Raidery 2 ograliśmy prędzej, jak byłem w tym, w Polsce, nie?
to można dla odmiany pograć. A ona też ma łuk. O. A skoro ma łuk, to będą misje po cichu. Będą misje po cichu, jak włączę live'a i zapomnę dźwięk włączyć. O, to będą wtedy misje po cichu. Właśnie, kurde, nie pomyślałem o tym prędzej, że tak można zrobić. Zadyma na całego, ale misja po cichu, bo dźwięk wyłączę. Abigail must be real excited. All packed up like she is. I could just see her in the little grass skirt. Nie? Zawsze to jakaś alternatywa. Jak się nie potrafi normalnie, to trzeba kombinować. Nice and easy through town, fellas. Ah, Saint-Denis. Good to be back. Jakbym ja zobaczył taką watachę, to od razu bym dzwonił po policję. Przecież to od razu wiadomo, że oni nie przyjechali tutaj napić się herbaty. No pewnie, trzeba sobie radzić. Trzecia godzina była na zegarze. Trzecia po południu. Nie wiem, jaka jest rzeczywiście. Ale chyba będzie tak to będzie, bo jak gdzieś czytałem, znaczy gdzieś oglądałem w tych ciekawostkach, że nawet godzina się zgadza, wszystko. Jak wyciągnę na przykład zegarek teraz, Artur ma jakiś kieszonkowy, tylko nie pamiętam, gdzie to się tam sprawdzało. Chwila, będzie torba. Czy to, a to nie jest, to jest jego dziennik. Gdzie jest jego torba? Tu jest jego... Czy on ma tu zegarek kieszonkowy? Jest. Aha, to tak nie sprawdzę. Dobra, mniejsza o to, ale... Aha, tu jest, o. Tu też jest trzecia. No. Dużo takich detali właśnie jest, na które się nie zwraca uwagi, jak się gra, nie? Ale ludzie to wyłapali. Nagrali filmik na YouTubach, tam tego dużo jest, nie? Everybody mount up! We're still going through with this? Of course we are! Come on, Arthur! We gotta get on that train! Ktoś tutaj się, kurde, słabo rozeznał. Ten pociąg... Iwonka Kabrudna, kurde, Iwonka! Po wszystkim wykąpię cię normalnie w... Nie wiem, Head and Shoulders ci kupię. Właśnie, kto się Iwonką zaopiekuje, jak już Artura nie będzie? Ale będzie skucha... Tak mi, kurde, wybiegł. Dobra, mam strzelbę. Myślałem, że... Come on! You're a dead man now!
O, mi przywalił. O, gdzie? No z takiej, ze strzelby, z takiego bliska. Keep pushing forward. A co ja niby robię? Kurde, przecież ja tu robię taki... Kolego, nogi zapomniałeś. Ten jak napierdziela tam z pistoletu. O-o. Chyba pali nam się wagon. O kurde, pali to mało powiedziane. Coś tam wybuchło. Ale ja? Aha, muszę tutaj podejść, tak? Bo tam nie mogę. Dobra, tu przeskoczę. O kurde, broń dla mnie. Teraz się będzie działo. Gruby jaki skoczny. O nie, John dostał. Dobra. Nie chcę się zamienić. Mi się podoba ta broń. Jest piękna. Nawet nie muszę ich widzieć. Nie, że strzelam. A ona nie do mnie gada, do tamtego palanta. Taki grad pocisków to przecież nie mają szans. This thing.
Aha, ja mam to wysadzić. Ja bym to po swojemu zrobił. Tak mi ufają, że nawet nie uciekają gdzieś dalej. Stanęli czterokrotnie od dynamitu. Jakbym przesadził z ładunkami. Moja morda. Jesus. We're alive, just about. A w środku się okaże, że mamy te listy, bo to był pocztowy pociąg. A przynajmniej wagon jeden. Mamy masę listów i będziemy z nudów czytać czyjąś korespondencję. I tried. He didn't make it. That patrol killed him. We had to run. Come on, let's go. Before another patrol turns up. Widzisz? Dwa worki listów miłosnych. Ja pierdzielę. Chyba bym się pożygał od czytania tych wszystkich wierszyków. Drogi Arturze, trzymaj Gnata w kaburze. Milton, kurde, palam. I am sorry to hear that. We gotta let her go. John's a... Well, no, trzeba jechać odbić Abigail teraz. Without John, she's just bait. Got a bunch of money, Dutch. She's just a girl. Johna zestrzelili. Do nothing to her. But me and the boys know. Abigail porwali jego żonę. Riding on this one, Dutch. You know it. Every man here knows it. So we just gonna let the boy be made an orphan? It ain't like that. What is it like? I wanna live, cowpoke. I still got the choice. Dutch, it's just a girl. You're right. Dutch, Micah. It pains me to say it, Arthur. But he's right. Gówno prawda. Come on, boys. Zawsze gadał, że kurde... Gang, jesteśmy jak rodzina, a teraz się... Teraz jak już ma kasę, to go nic nie interesuje. Już to jest taki nomenda taka, że normalnie mam go... Come on, Arthur. Let's go get her. Ale mnie ta gra wkurwia. Miss Tilly. Here. Take this. You take this money, too. Take Jack, and you wait at Copperhead Landing for Abigail and Mrs. Adler. Thank you, Arthur. Just get out of here and go live your life. This is done. All right, Arthur. I'll miss. Nah, don't start with all that. Jack, come here. Be brave, son. I'm gonna go get your mama. Mrs. Adler. Ta jest zawsze do końca ze mną też. Dlatego z nią były fajne misje, ona spoko babka jest. To taka Iwonka jest, kurde. Zabić wszystkich. I z nią się właśnie fajnie gra, bo... Nie ma półśrodków. Od samego początku w sumie z nami jest. Bo nie wiem, czy kojarzysz początek gry, to jest ta, co ją żeśmy uratowali z chałupy. Tam w zimie. Wytłuchliśmy wszystkich i ją zabraliśmy. Bo ona tam była porwana przez tych.
gonna be all right. We're gonna get Abigail out. Of course we are. Because we don't leave our own behind. That's what Dutch taught us. Well, seems his mind got changed on that idea. I remember one time, years ago, he let fly at me for robbing this house. Wow. Saying that man was too poor. How taken from him was no different from the system we was fighting against. Now, he don't care who dies, so long as he and Micah get rich off of it. Micah is a goddamn sickness. But John said, Abigail knows where the money's hidden. If we can get to her in time, we might be able to get to it before they do. Let's just get her out first. Say it. Mac, Davy, Jenny, Sean, Lenny. Now, John, we have to put an end to this. An eagle flies. Another angry young fool he used, just like he did with the rest of us. Like I said, Arthur, we don't need them. We're gonna make this right. Me and you together. What's left of it. Now, come on. Okay, here we are. Let's ditch the horses and come up with a plan. How you feeling? I'm okay. Jak gówno. Nie widać, jak on się czuje? Ledwo chodzi. Because you're the better shot, I mean. That ain't what you mean. I can still fight. I know, Arthur. But just do it my way, honey. It's for the best. Get up someplace high, like the lighthouse or something. No. And cover me. Please. Okay. Trzeba tą mędę w końcu strzelić. Dobra. Ubezpieczaj. To co? Lecim, kurde, z nimi. Nie sięga tam? Czy ja nie trafiam? Ja nie trafiam. Trochę ją zgubiłem, nie wiem gdzie ona jest. Dobra, już wiem gdzie jest. Skasowała tam kolesia przed chwilą. Oglądałem, taki średniak. No kurde. Nie mogę trafić. Taki, znaczy... Nie jest zły. Jak obejrzysz, to nie będziesz mogła powiedzieć, że jest
straciłam godzinę 40 z mojego życia. Jak to czasami bywa. O nie! Kurde, zagapiłem się i dostała. No to obejrzyj. Na pewno nie stracisz czasu, nie zmarnujesz. No, naraz poprawimy to. Chyba za blisko ktoś jej podszedł. Nie zmarnujesz czasu, ale tam nie jest jakiś taki super, ale na raz może być. Dobra. Muszę ją śledzić, gdzie ona jest, bo ona mi uciekła. Przez chwilę. Dobra, ona przebiega tu. A tu jest już jeden gość, już go nie ma. Tam jest kolejny. Tam jest. Tamtego na pewno nie widziałem prędzej. Możliwe, że on ją trafił. Leży. O, tego sama zabiła, ładnie. No i strzelałem i... Aha, tak ma być. Bo ja muszę teraz dupę tam pofatygować. A już miałem strzelić. Jak... Ciekawe, a nie, no to raczej by mi gra nie pozwoliła, bo to jest Rockstar. Sekundę szybciej bym wcisnął i bym oddał strzał. Pewnie i tak by się cutscenka włączyła. Strzelbę, ale co mi po strzelbie z takiego... z takiej odległości? Ładuj. Zabiłem go, ale chyba go nie zabiłem. No nie. Strzela do mnie znaje. Tak to załatwimy. Wszystko w jednego. Kurde, a czemu on nie może strzelać w niego? A.
chleba gnoju. O kurde. Tego się tu nie spodziewałem. Ten jeden z tyłu jeszcze by mnie pogrążył. Dobra. Koniec tej imprezy. Jest największa szuja. That's quite a cough. Sure. Tuberculosis. I'll be dead soon. And you with me, Mr. Milton. You'll be dead, sure. But I'm gonna be just fine. We offered you a deal, Mr. Morgan. Should have taken it. Właśnie. I'm a fool, Mr. Milton. Not all you boys have. Plunąłbym na niego. Old Micah Bell. Micah. You mean Molly? Molly O'Shea? Sweated her a couple of times, never talked a word, had to let her go. Micah Bell. We picked him up when you boys came back from the Caribbean. And he's been a good boy ever since. Okay. Okay. Using your strength, Mr. Morgan. Dam radę. A może i nie dam rady. Oho. Chyba bym nie dał rady. Horrible man. Now come on, both of you. Find the horses. We need to get the hell out of here. What happened to Jack? Where is he? He's fine. Tilly's got him. Oh, thank God. Ivanka. Abigail, you ride mine. Aha, bo jak jadę z tyłu, to chyba nie mogę z dwóch strzelać. Iwonka? No to jest Iwonka. Sadie teraz prowadzi Iwonkę. Strzelaj, Artek. Podobają mi się te zbłąkane pociski. Czasami jest 100%, że nie trafiam, a gość dostaje headshota. Tak, gdzieś te kule latają na prawo i lewo i oni sami na te, pod te kulki wpadają. What happened to John? Where's John? I don't. I
What? He got killed or he got captured. No. I'm really sorry. No! Abigail, I was on the train and I didn't see it. No! Listen. We got Jack. He's safe. Mrs. Adler will take you to him. But, John, I want you to know this. He loved you. He loved you and Jack, he did. He wasn't perfect, but he did. You gotta go get that boy. Come on, get out of here. Arthur, what are you doing? I gotta go have a little chat before I get much sicker. No, Arthur. Don't you owe Arthur me. Neither of you two. Not now. You both know. I gotta go settle some things. For me. No one else. You go get that boy. There'll be time for sorrow later. If you're headed back there, Arthur, take this. I don't need it anymore. What's that? There's a chest in them caves, in the back to the left, hidden under a wagon. Dutch's chest. All our money. I know John told you I knew where it was. Abigail Roberts. Always was a good thief. That you was. Go on, get out of here. No, YouTube się przyczepi. Ale nie wyciszam, bo oni tylko się czepiają. Znaczy, w Red Dead Redemption kilka utworów napisali mi tylko, że mój kanał i tak nie ma włączonego zarabiania, więc mnie nie dotyczy. To, że tam strajka dostałem, mogę mieć cały czas to włączone i dalej film może być dostępny. A z GTA w dwóch krajach tylko filmy są niedostępne, ale to już mówiłem, nie? Ruskie i Białoruś, to mi poszli na rękę, nie? Akurat oni niepotrzebne, ten, nie potrzebuję, żeby oni oglądali moje filmy. Także palić ich. Good fortune touch your hand. Jedziemy dalej. Are you all from your command? That's the way it is. Kurde, te migawki takie, po to się gubię. Iwonkę zrzuca na prawo, ją znosi. Chyba coś łyknęła. Pokryją mu. There's a big picture here, Arthur. Trust me. Pa used to say you stare into the fire long enough, you can see the whole world pass by. Shine light into darkness. Szkoda Artura. Get them bags packed up quick, Miss Grimshaw. Come on, all of you. Well, we're doing our best. Hurry, we ain't got long. Hurry. We just got plenty of time, Micah. We all need to have a little chat. Blacklung, you're back. Hooray. Ja ci dam czarnopłucy, kurde.
I just saw Agent Milton, Dutch. Abigail shot him. She's okay. Not that you care too much about that. You rats. All of you. Seems old Micah was pretty close with Milton. What the hell are you talking about, cowpoke? You talked. That's a goddamn lie. Dutch. Dutch, think of the future. Milton told me. And you believe him, Black Lung? You believe him? It all makes sense now. No, it damn well doesn't. Dutch, think. Dutch, be practical now. Dutch! John? You left me! You left me to die! Teraz ja się wcelowałem w Mike'a. John się wceluje w Dutcha. Będzie dym. All of you, you pick your side now because this is over. All them years, Dutch, for this snake. Be quiet, cowpoke. Be quiet. You live in the clouds. No, you be quiet, Mr. Bell. And put down your gun. There's Pinkertons coming fast. Now! Who amongst you is with me? And who is betraying me? Well, I'm here. Think for yourself. He's lying. Put your guns down! God damn it! Move! Ja i w tym momencie ja bym zaczął strzelać nie do tamtych, tylko tu do tych. Ale mam już z powrotem broń moją. Iwonka, ty nie skacz tu! Iwona, uciekaj! Bo ona zawsze między pociskami. Tak, ją oszczędzałem, a na koniec gry jeszcze by kulkę dostała. No nie. Nie odeprzemy ataku? Dobra. Mam pomysł. Stay with me, Arthur! Those bastards left me for dead! Seems that's what they do now! But they're just up ahead! Let's go, Arthur, push! Tough guy, scared to die! Michael was the rat, John! Milton told me! We should have killed him months ago! Let's keep moving! Someone kill this bastard! Let's go, Arthur! Come on! Come on! Keep moving, Arthur! We need to go! Czekaj, kurde, John, bo tam ich jest tak tylu fajnie, że ja się nie mogę powstrzymać, żeby im tam dynamiku nie wrzucić. O, kurwa! A nie, jednak spadł. Już myślałem, że sturlał się, ale ledwo. O, jakby wybuchł tam, gdzie ja go widziałem ostatni raz, to by nie było fajnie.
Abigail. Abigail's safe. So's Jack. Where are they? It was Sadie. The Copperhead Landing. Thank you, brother. I want you to not look back. Like I said. Już ich odstrzeliłem, już byśmy mogli tam jechać. O kurde. Aha, tak miało być. Iwonka! Come on, brother. Let's go. Nie. Give me a second. Tylko come nie on. To. Push, Arthur. Thank you. Arthur. Come on, Arthur. Let's go. Well, what about the money? Abigail gave me the key. Tylko nie Iwonka. I head down there, I'm dead in 5 minutes. I got a family. That's more important. Maybe you're right, but... you want the money? Ale ja nie mogłem nic z tym zrobić. I gotta go to my family. Tak już po prostu, no... Wróć po pieniądze, pomów Johnowi. Pomów Johnowi, walić pieniądze. Do czego mi te pieniądze potrzebne? Do niczego. Ja nie mogłem nic zrobić, kurde Gossi, no. Rockstar jest winien. Spalić tą budę, kurde im. No właśnie. Weź, bo kurde, teraz ja nie zasnę. Już mnie głowa rozbolała. Nie, no chyba mi wybaczy. Przekupię ją wafelkami. No co ja mogłem? No nic nie mogłem. Tobie też dam do wafelki, jak się za mną wstawisz. O ja. No ja nie mam siły, Andrzej, czy nie, jak ty masz, John. No. I think I've pushed all I can. Come on. You go. We ain't got time for this. Not now. We ain't both gonna make it. Go. Now. I'll hold them off. Here. Just take it. That ain't no use to me now. Ain't no more time. Talk. Go. Arthur. Go to your family. Arthur! Get the hell out of here and be a goddamn man.
You're my brother. I know. I know. Wypadł mnie stąd, to moja góra. Ale się już nie chowam. Ten jeszcze się tu... Umieram, ale jeszcze mam siłę ci spuścić w pierdziel. Może i nie mam. Dobrze, z dynki mu. You ain't gonna reach that gun. You ain't. You lost, my sick friend. You lost. Yeah, Marcus. Despite my best efforts to the contrary, it turns out I'm wounded. Dobrze, że mam klawisze trwałe wyłączone w Windowsie, bo nawalanie tego shifta zaraz by komunikat wyskoczył. It is over. Now, Arthur. It's over. No, po pięciu kliknięciach, a ja przecież tutaj chyba 6 razy wcisnąłem. You know it, and I know it. He's sick. He's dying. He's talking crazy. There, up there on the ridge.
gave you all I had. I did. Come on, Dutch. Let's go, buddy. We made it. We won. Come on. John made it. He's the only one. The rest of us... No. I tried. In the end, I did. Come on. Let's go. We can make it. Come on, Dutch. Come on! You're not better than me, Morgan. Whatever you say, you fool. Damn you. Damn us both! No, rip. That was close. Too close. We brought that trouble on ourselves. By we, you mean me. The one me who went and shot him. You deserve shooting. I'm sure he did. But I've been thinking, ain't it about time you stop being the man making them decisions? I'm trying. A bo dawaj, pisy. I think so. I tak przecież był reset i powinienem mieć więcej niż mam, nie? Maybe Dutch was right. Maybe we should have just gone to Tahiti. Is that it with you? Tam przecież było ze 137, jak nie lepiej. Try what? We gotta live somewhere for more than just a few weeks. Okay. Let's see what we can find in Strawberry. No i what do you know about Strawberry? I na następnych live'ach. Honest, hard-working men are a whole lot more than angry killers. So make yourself good and honest. I am always honest. Maybe not always good, but I'm always honest. My whole life I've been surrounded by fools. Będzie jeszcze epilog, część pierwsza i epilog, część druga. Co najmniej, zaraz ci powiem, 2, 4, 6, 8 misji w części pierwszej i... 2, 4, 6, 8, 10 i 11 w części drugiej. Także, no, jeszcze można pograć. Dojedziemy do miejsca przeznaczenia. I na dzisiaj będzie koniec. Ale będziemy grać jeszcze Johnem. Johnem. Tym, który tam go zostawił, nie? Znaczy ten mówił mu, żeby do rodziny. No. Że on teraz trochę niepodobny jest do siebie, ale... Jest Abigail, Jack i John.
And there's Sir Lancelot, and the Lady Guinevere, and a whole lot of others. Those names. Jack już taki starszy trochę, nie? No, bo to tak specjalnie zrobili. Kilka lat później to już jest, nie? Zobacz, ten mały, nie? Chłopczyk. Zobacz, jaki już jest. Ups. I'm gonna go see what kind of good, honest work I can find. Grave digging or polishing some rich fella's boots or some such. Me too. See if me and the boy can find some laundry work or something. Help you, son? I'm hoping I can help you. I saw the help wanted sign outside. Sure, but you're a bit old to be stacking groceries and running errands, ain't you, son? Well, I ain't too proud to do nothing. As long as it's honest and it pays. Time's hard, Mr. Milton. Jim Milton. Yeah, my wife and I and our boy, we was robbed a few days ago. Lucky to get out with our lives, we was. Now, well, we need money. There's bad folk out there. Yeah, tell me about it. Got a wagon by any chance? Sure. Well, then maybe you could run some goods up to Pronghorn Ranch for me. You know, head west past Owingila, then follow the road north, leads right there. I don't know where that is, but I'm sure I can find it. I can leave right now if you'd like. It's Getty's place. Fine fella. Where's the wagon? It's just outside. You know, I should go tell my wife, and then I can come back and get loaded. No, my boys can load you up while you go find your wife. Okay. No i jest fucha. Doctor. Hey, how you getting on? I found some work. Me too. Delivering goods out to some ranch. Cleaning a doctor's surgery. Fine living. It is, John. Oh, it is. This is the way to it. I'll take your word on that. What do you suggest now? I'll stay here. Get on with the work. You deliver them goods and then collect me. Okay. And John, I love you. Don't you forget that. Not ever now. I won't. Dobra, koniec migdalenia się. Trzeba towar dostarczyć. Load her up pretty good, Milton. Good. You ride slow now. Getty's don't want his good. A powoli, zaraz kogoś rozjadę. Pierwsze kłopoty będą. North.
Już. Chomika rozjechałem po drodze. Kurde, ale Iwonki nie ma. Niedobrze. Jak ja jej jutro powiem? Czy ona mnie zeżre? Przegryzie mnie w pół. Muszę obmyślić plan, jak jej to powiedzieć. Najpierw ją rozśmieszę, żeby humor miała dobry. Potem jej odpalę loterię. Muszę to dobrze rozegrać. A potem jej powiem prawdę i dostanę opierdol. I ta loteria na nic się nie zda. Mr. Dickens is overseer. Jim Milton, I'm delivering some supplies from the store in Strawberry. Okay. This is quite a place. Yes, it's beautiful. Oh. They send everything? Yeah, I think so. So, partner, your boss, he looking for hands? Why? You looking for work? Yeah. My wife, we was in business with her family and turned sour. It's long story. Yeah, I don't know. Married hands. It's a lot of trouble. I'm a good worker. My wife, Agatha, even our boy, Lancelot. We'll all work. Big man around, boy? Get the hell out of here. Now, that ain't very neighborly. And threatening us is neighborly. Hey, mind if I enjoy one of these apples? Put that down. Delicious. Oh, when's boss man gonna sell this place, boy? I don't think there's any plans for that. You boys want a drink? It's some fine scotch whiskey. Put that down. Put that down. Oh, these supplies for the season. Get off the farm. Come on. We know when we're not wanted. Get down from there. Bye, bud. No, druga loteria i to jeszcze nie koniec. A potem jeszcze o Lucy jej muszę powiedzieć. Podpalanty. Normalnie to bym ich zabił, ale nie mogę, nie? Bo obiecałem Abigail, że będziemy żyć uczciwie. Kurde, bez sensu. Znaczy w sumie ja nie obiecałem, to on obiecał, ale... Thank you. Milton, isn't it? Those boys are out of Laramie, work for Mr. Abel. Thank you. Don't mention it. Listen, I ain't looking for no charity or nothing, but I was serious. You got work? We'll work. I can do anything. We got robbed ourselves a few days back. We ain't got married hands here. You're married. Work harder than any one of them. I'm real honest, and my wife, even though she's got fancy thoughts, she'll work. Seem kind of desperate. What trouble you in? No trouble, sir. Aside from her brother. He tricked us and robbed her of her inheritance. We're good people. We'll work.
Even Lancelot. What does Mr. Geddes need with a boy? Just another mouth to feed. Just... please give us a chance. I can handle myself okay, you know that already. Yeah, makes me wonder just who would have robbed you. But we'll give you a chance. I'll let Mr. Geddes know when him and his wife return tomorrow. Thank you, Mr. Dickens. I'll go get my wife. Nah, no, you stay here. It's getting late. We'll go get her in Strawberry. We'll bring her here tomorrow. We need you around in case any more of them Laramie boys turns up. There's a little cabin out yonder past the ranch house. Things work out, y'all can stay there. Thank you. We'll not regret this. Yep. Go get yourself settled. We'll have work for you tomorrow when Mr. Geddes returns. Kurde, jest koń, ale to nie jest... to nie to. To nie jest Iwonka. Tak być nie może. No i dobra. Tym oto sposobem zakończyliśmy żywot Artura. Zaczęliśmy Johnem. Ale to już na następnych live'ach. A póki co dzięki za obecność Gosi. I oddawajcie Iwonkę właśnie. I co? Do następnego. Spokojnej nocki. Na razie. Trzymaj się.